12 152 zł w Warszawie, 11 047 zł w Krakowie i 10 995 zł w Gdańsku. To średnie ceny metra kwadratowego mieszkania w ofercie deweloperów na koniec grudnia 2021. W ciągu roku ceny w Warszawie wzrosły o 16%, w Krakowie o 8%, w Gdańsku o 22%, a średnia dla całego kraju to wzrost około 16%. Tak, też jestem przerażony. Równie szalony co wzrost cen był wzrost wolumenu sprzedawanych przez deweloperów nowych mieszkań. W zeszłym roku został pobity historyczny rekord. Sprzedano w Polsce 165 tysięcy nowych mieszkań. Budują, ile nigdy wcześniej nie budowali, sprzedając przy tym mieszkania za naprawdę wielkie pieniądze. Na pierwszy rzut oka biznes marzenie. Ale czy naprawdę deweloper ma tak dobrze? Ile naprawdę zarabiają deweloperzy? Jakie są prognozy na ten rok i jak zostać jednym z nich? O tym, że trwa boom deweloperski, nikogo nie trzeba przekonywać. Widać to gołym okiem, przejeżdżając przez polskie miasta każdej wielkości. Budujemy mieszkania na potęgę. Znajdujemy się w europejskiej czołówce pod względem ilości budowanych mieszkań. W 2020 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców mieliśmy 5,85 lokalu w budowie, co dało nam podium wśród 24 analizowanych europejskich krajów. Więcej budowało się jedynie w Austrii i Rumunii. Jak to w końcu jest? Z jednej strony tyle się buduje, ceny rosną, a mieszkania schodzą jak świeże bułeczki. Z drugiej strony słyszymy, że dobre grunty w miastach się już pokończyły, że robotnicy bez solidnych podwyżek nawet nie chcą słyszeć o przyjechaniu na budowę, a ceny materiałów takich jak beton czy pręty zbrojeniowe poszły w górę o kilkaset procent rok do roku. Według ekspertów Money.pl marża przeciętnego dewelopera waha się dziś od 18 do 30%. Dużo? W latach 2005-2008, czyli podczas ostatniego boomu budowlanego, marże deweloperów sięgały 40%. Niesamowicie niesprawiedliwy społecznie narzut według mnie, biorąc pod uwagę, ile dekad ciężkiej pracy taki Kowalski będzie później musiał spłacać swoje mieszkanko. A dach nad głową jest przecież artykułem pierwszej potrzeby, jak chleb czy woda, a nie fanaberią, z której można by było zrezygnować. Przyłóżmy jednak procenty na liczby. Kupujemy 50-metrowe mieszkanie za 600 tysięcy złotych. To oznacza, że około 120 do 180 tysięcy złotych to marża dewelopera. Poziom marży zależy głównie od dwóch czynników. Pierwszym jest lokalizacja, to znaczy inne marże są w centrum Warszawy, inne na jej obrzeżach, a jeszcze inne w Rzeszowie. Drugi istotny czynnik to poziom skomplikowania budynku. Im bardziej skomplikowany, tym mniejsza marża dewelopera. Wieżowiec z trzema piętrami garażu podziemnego będzie dawał deweloperowi mniejszą marżowość niż prosty w budowie szeregowiec. Jeśli jest to niewielka inwestycja, na przykład z 10 mieszkaniami, do dewelopera trafi od 1 200 000 do 1 800 000 złotych. Przy większej inwestycji z 50 mieszkaniami od 6 do 9 milionów. Nie brakuje też oczywiście o wiele większych inwestycji z 200 czy więcej mieszkaniami. Wtedy zarobki zaczynają przypominać już te z Wilka z Wall Street. Poziom marży zależy też od tego, jakie koszty poniosła dana firma. Spójrzmy choćby na ceny gruntów. Jedna spółka miała duży bank ziemi kupionej wiele lat temu znacznie taniej od innej spółki, która budowała na świeżo kupionej, znacznie droższej działce. Obie firmy sprzedają mieszkania w podobnych rynkowych cenach. Dzięki niższej cenie zakupu gruntów sprzed lat, pierwsza spółka ma znacznie wyższą marżę od drugiej. Poza cenami ziemi liczą się też koszty wykonawstwa. Jeśli deweloper ma własną spółkę odpowiedzialną za budowę, to będzie mu taniej budować. Jeśli ma podwykonawcę, który stawia za niego budynek, wtedy zarobi po prostu mniej. Należy jednak pamiętać, że marża dewelopera to jeszcze nie jest jego zysk. Marża to różnica między ceną sprzedaży mieszkania a kosztami zmiennymi. Na te koszty składają się na przykład zakup ziemi czy materiałów budowlanych, a ceny tych nieustannie rosną. Z marży inwestor opłaca koszty stałe, takie jak raty kredytowe, wynagrodzenia pracowników administracyjnych, płaci podatki czy wreszcie koszt marketingu. Tak więc ile deweloper zarabia na czysto?
Według danych NBP i Money.pl w Warszawie w pierwszym kwartale zeszłego roku było to około 1400 zł na metrze kwadratowym. Zatem zysk ze sprzedaży 50-metrowego mieszkania w stolicy wynosił 70 tysięcy złotych. Tak więc przy 10 takich mieszkaniach to zaledwie 700 tysięcy złotych, przy 50 – 3,5 miliona, a przy 200 – 14 milionów. Zresztą o dobrej kondycji tej branży świadczą też wyniki finansowe największych spółek deweloperskich. Na przykład Dom Development osiągnął w 2020 roku ponad 302 miliony zysku, o 18% więcej niż rok wcześniej. Drugi w zestawieniu Robyk osiągnął 213,5 miliona złotych, a trzeci Atal ponad 167 milionów złotych zysku, o prawie 45% więcej niż rok wcześniej. Wyniki za ten rok będą zapewne wyższe. A jakie będą za kolejne? W końcu bańka musi pęknąć. Coraz większa liczba ekspertów przepowiada krach na rynku nieruchomości. I szczerze przyznam, nie mogę się doczekać, aż ceny spadną, ponieważ wolałbym kupić nieruchomość za własne zaoszczędzone pieniądze, niż zaciśniętą pętlą kredytową wokół szyi. Polski Związek Firm Deweloperskich uważa, że ceny nieruchomości będą dalej rosły, ale już nie tak drastycznie jak w 2021. Szacuje, że w tym roku mieszkania na rynku pierwotnym zdrożeją od 7 do 10%. Też mi pocieszenie. Zdrożeją o 1/4 przez 2 lata. Deweloperzy oceniają, że ten rok będzie należał do miast powiatowych, w których rosnąć będzie oferta nowych mieszkań i gdzie będzie realizowana większość transakcji. Nie należy spodziewać się bicia kolejnych rekordów, jeśli chodzi o sprzedaż. Ta wyraźnie wyhamowuje, a związane jest to choćby z rosnącymi stopami procentowymi i mniejszą dostępnością kredytów. Deweloperzy będą jednak wciąż dalej budować, ponieważ według wstępnych szacunków w Polsce wciąż brakuje około 2 milionów mieszkań. Są chyba tylko dwa tak zaniedbane obszary w naszym polskim uniwersum. Jedna z nich to służba zdrowia oczywiście, a druga to właśnie rynek mieszkaniowy. Większość Polaków mieszka w przestarzałych mieszkaniach, a młodzi wylatują z gniazda jako jedni z ostatnich w Europie, bo blisko 30. W Norwegii na przykład jest to już po 20, ale co ja tam będę Polskę porównywał do Norwegii? Jak widać, wciąż można w tej branży sporo zawojować. Jeśli ktoś z Was chciałby zacząć jako deweloper, na co zatem powinien być przygotowany? Pierwsza sprawa, należy znaleźć atrakcyjną działkę za atrakcyjne pieniądze. Takich działek jest coraz mniej, więc jak już taką znajdziemy, to połowa sukcesu. Oczywiście z kupnem działki i wybudowania na niej nieruchomości nie ruszymy bez kapitału. Startując jako deweloper, najczęściej zaczyna się od budowania niewielkich domków lub niewielkich bloków z kilkoma mieszkaniami. Inwestycje można finansować oczywiście ze swoich pieniędzy, jednak zamrażanie własnych zasobów to mało obrotny sposób pomnażania kapitału. Finansowanie można pozyskać za pomocą specjalnego kredytu deweloperskiego. Można też wykorzystać pieniądze zewnętrznego inwestora. On przekazuje Ci kasę, Ty przeprowadzasz inwestycje, a następnie dzielicie się zyskiem. Kolejnym sposobem jest finansowanie przy pomocy grupowego inwestowania w nieruchomości, czyli ileś tam osób wrzuca niewielki kapitał, na przykład po 50 tysięcy, ale że inwestorów jest 100, no to razem uzbiera się 5 milionów. Ma to jednak uregulować lipcowa ustawa. Do działania na rynku deweloperskim, zresztą jak na każdym rynku, potrzebne jest doświadczenie. Lecz bez pierwszej inwestycji i błędów przy niej popełnionych się tego doświadczenia nie nabierze. Warto też pamiętać, że budowa mieszkań to proces, który trwa kilka dobrych lat i choć faktycznie można sporo zarobić, to też ten zarobek jest rozłożony w czasie. Poza tym trzeba się liczyć z niepewnością co do uzyskiwania pozwoleń na budowę czy innych złożonych procesów administracyjnych, a także tego, czy wstrzelimy się w koniunkturę. Co z tego, że dziś mieszkania idą jak świeże bułeczki, jak może się okazać, że kiedy skończymy budowę w 2024, akurat pęknie bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości, ceny spadną o połowę, a my będziemy musieli mieszkania sprzedawać ze stratą. A teraz coś bardziej lekkostrawnego, bardziej rozrywkowego. Zapraszam Cię na nowy kanał, na odcinek, w którym spotkała mnie dość nietypowa sytuacja. Czasami facet w związku kompletnie nie wie, jak się zachować. Kliknij w link. To pa, kocham Cię!